Wspaniały człowiek, Piotr Pizoń, powiedział mi przed momentem, podsumowując rzeczywistość, że wiarą ludzkości jest sukces. I to poniekąd wpisuje się w tematykę Wielkiej Nocy, bo mówimy przecież o tym, że Jezus zwyciężył, pokonał śmierć, po prostu odniósł sukces. Ale nie zapominajmy tak szybko, że te święta miały też swoją drugą stronę, ciemną stronę. I tą ciemną stroną było cierpienie Jezusa Chrystusa. Jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Powołani do cierpienia? Oczywiście. Ten tekst mówi o tym, że cierpienie jest okej. Jest okej w tym sensie, że było integralną częścią misji Jezusa Chrystusa i jest integralną częścią naszego życia. My nie chcemy cierpienia. Traktujemy cierpienie jako gorącą wodę, z której jak najszybciej chcemy wyskoczyć, żeby się nie poparzyć. Jezus też cierpienia nie chciał. W ogrodzie Getsemane modlił się o to: Panie, niech mnie ten kielich ominie. Czyli innymi słowy, nie da się jakoś inaczej, nie da się bez cierpienia, i tego fizycznego, i tego duchowego, czasami po prostu się nie da. Po drugie, bez względu na to, z jakiego powodu cierpimy, z jakiego powodu nasze życie leży w ruinie, możemy mieć pewność, że cierpienie zawsze ma cel i sens. Bo cel i sens miało cierpienie Jezusa Chrystusa. Dlatego spójrz teraz na swoje cierpienie, to, które masz za sobą, albo to, które przeżywasz aktualnie. I pomyśl, co dobrego możesz z niego wyciągnąć. Pamiętaj, że najwięcej uczymy się wtedy, kiedy najbardziej obrywamy po głowie. Pamiętaj też o tym, że bez cierpienia Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie nie byłoby sukcesem. Pomyśl o swoim cierpieniu.